Witam wszystkich czytelników Mikanboxa w tej dość nietypowej scenerii. Tak, to tylko jest moja twarz, więc nie uciekajcie proszę z pokoju. Tym razem postanowiłem zrecenzować figurkę, na którą wszyscy, przynajmniej większość, dość długo czekała. Jest to figurka określona mianem figurki roku 2009 przez Figurkowo, mimo że w tym roku wcale ona się nie pojawiła. Jest to mianowicie figurka Mercedes, która dzisiaj przyszła do mnie pocztą. Na tą figurkę czekaliśmy, no niektórzy z nas nawet i rok, jeżeli zamówili ją wtedy, kiedy była po raz pierwszy zapowiedziana. Natomiast ja czekałem na nią od grudnia 2009 roku. Pierwszy raz była zapowiedziana ona w okolicach marca, być może kwietnia 2009 roku. Niektórzy jeszcze pamiętają ten czas. Później miała ona wyjść w grudniu 2009. Niestety z nieznanych powodów była ta data przeniesiona na styczeń, już po świętach. Wtedy ona nie pojawiła się, nawet nie było informacji dlaczego. I czekałem właściwie do teraz, kiedy jakiś tydzień temu zapytałem mojego sprzedawcę, co się z nią dzieje. Powiedział, że właśnie została wysłana. No i tym razem już doszła do mnie dzisiaj. Jest to moje pierwsze wideo z otwierania figurki, także zupełnie nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. W każdym razie jestem uzbrojony w skalpel i gotowy na wszystko. Także zaczniemy standardowe otwieranie taśmy, jak zwykle są z każdej strony. Zaraz się ich pospędziemy. Zabiorę się za otwieranie samego pudełka. Jest to dość sporej wielkości pudełko, tak samo jak w przypadku Gwendolyn z Altera. I w środku pudełka zielonego, całkiem ciekawej kolorystyce dopasowanej do figurki. Możemy znaleźć instrukcje, oczywiście po japońsku i wiele z niej nie rozumiem, chociaż też wiele nie muszę rozumieć. Kwestia połączenia wszystkich części. Oraz figurka z żabą właściwie już prawie połączona. Kwestia tylko połączenia puzli. Tak więc jak zwykle w takich figurkach trzeba najpierw zająć się taśmami, które są prawie niewidoczne. Z każdej strony. Tak, aby nie uszkodzić figurki. O, też coś pominąłem. Świetne wykonanie. Woda jest niesamowicie zrobiona tutaj. Właściwie to jest niesamowite. Teraz trzeba się zabrać za pozbycie się folii. Zbyt wielu ich nie ma. Nawet kawałek folii bąbrowej, czy z czym się jeszcze nie spotkałem. No cóż, całe złożenie polega na połączeniu kuszy z podstawką. Ot i gotowa figurka. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to świetnie są zrobione skrzydła, tak samo jak w wersji z Volks. Częściowo przezroczyste, właściwie jeszcze ciekawsze, dlatego, bo mają tutaj takie jakby małe drobinki, które sprawiają, że są jeszcze mniej przejrzyste, bardziej sprawiają wrażenie skrzydeł owada. Przezroczyste, standardowe strzała, woda, którą cały czas jestem zafascynowany. Dość duża ilość szczegółów, standardowo jak dla Altera. Nie mogę się doszukać właściwie błędów wykonania. Żadnych pantyshotów dla zboczeńców. I to by było właściwie wszystko. Dlatego zobaczcie, najlepiej przeczytajcie moją całą recenzję na blogu. Załączę też zdjęcia. Życzę miłej lektury i szczerze polecam zakup tej figurki, którą ciągle jestem zafascynowany. Warto było czekać ten rok.